Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w farmingu. No i dzisiaj tak, mamy już czerwiec i trochę prac już wykonałem, mianowicie pole 43 już zebrałem, tam był chyba jęczmień. Wyszło około 16 ton, także nie jest źle. Już wapnem też rzuciłem, także na obecną chwilę musimy przewinąć czas i czekamy już na pole 44. 45, 46 oraz 53. Na tych polach coś się będzie działo. Wstępnie już wszystko jest wyzbierane i poukładane. No, w sumie tu się jeszcze paleta zrobiła przez ten czas, ale to nic. To już będziemy robić. O, masz, się zawiesiłem. To już będziemy robić po przewinięciu czasu. Bo tam dosłownie jedna paleta została. Przewiniemy czas do następnego miesiąca. I zobaczymy, co będzie trzeba robić. Co nam wyjdzie? No wstępnie na pewno będą dwa żniwa w najbliższym czasie, czyli właśnie tamto pole 44 oraz tam było 50 chyba 3. Oczywiście też ziemniaki będą, ale to dopiero pod koniec roku. No i dobra. No i trawa już jest do zebrania, ale to trawa to kiedy indziej. Więc tak, na sam początek to się przeniesiemy do tego sprzętu i wyzbieramy najpierw palety wszelkie. Tak jak to mówiłem wcześniej, mamy trochę tych palet, więc na nich się skupimy. Także lecimy. W taki sposób właśnie zabawa z paletami już się zakończyła na ten dzień. I teraz możemy zerknąć, co dokładnie jeszcze jest do zrobienia. I mamy właśnie gotowy do zbioru na polu 53 i 44. Zerknijmy tylko jeszcze, co tam dokładnie się znajduje. No więc tak, pszenica na 53 i tam sobie polecimy. Oraz jeszcze rzepak. Pszenica i rzepak. Także już możemy się przenosić do kombajnu, odpalać i lecimy. Najpierw polecimy po rzepak, a później po pszenicę. Tylko właśnie, ja już dawno rzepaku nie zbierałem, ja nie pamiętam, czym się zbiera rzepak. I to jest właśnie ten problem. No właśnie, ale chyba tym do zboża, no nie? Tak, tym do zboża normalnie. Dobra, bo już chciałem podpinać ten do kukurydzy. Przez mam. O, masz. Ogonem się zaczepiłem. Dobra. W porządeczku. Odczepiony i już lecimy
po rzepak.
Z rzepakiem na obecną chwilę już zakończyliśmy pracę, jednak kombajn na obecną chwilę przekierujemy na następne pole i zrobimy to za pomocą pomocnika. O właśnie, kombajn. Stwórz pracę i wyślemy go. Tak, żeby to, kurde, on mi tu nie rozjechał, bo przecież tu jest ścieżka. Ciekawe, jak on pojedzie. Zaznaczymy, żeby dojechał właśnie, może do tego miejsca. O, w ten sposób. Zaraz. Do tego miejsca i w tą stronę był skierowany. Zacznij pracę. Zobaczymy, którędy on pojedzie, co on wymyśli ciekawego. No bo jednak tam ja zlikwidowałem drogę. O! Przerwał pracę, nie może dotrzeć do celu. A, no dobra, skoro tak, no to w takim razie sami musimy to zrobić. Chciałem się posłużyć pracownikiem, no ale niestety. Zbyt tępy. O, masz. Kto cię tu dał? No, jedź. O kurde. Dobrze, że nie pełna. Ty teraz ledwo sobie radzisz? Oj, dawaj. No, nie fajnie. No już nie trąb, przecież widzisz, że jadę. O, dobra. Udało się. Teraz przejedziemy sobie do silosa. Najzwyczajniej w świecie to wysypiemy. Nie będziemy zaczynać nawet żniw na następnym polu. To zostawimy sobie na następne spotkanie, albo zupełnie co innego będziemy robić. W tym momencie jeszcze zakończymy pracę na tamtym polu 44, a mianowicie trzeba tam wapnem wysypać. Tak, za pamięci, żeby nie było żadnego problemu później, że zapomniałem czy coś w tym stylu, to od razu wapnem się zajmiemy. No w międzyczasie, no właśnie, gdyby tak wysłał go najpierw tutaj i zacznij pracę. Pojedzie czy nie pojedzie? Chyba jedzie. Chyba jedzie, na razie nic jeszcze nie krzyczy. Pytanie tylko, którędy on pojedzie. To jest zagadka. Dobra, on jedzie tak, jak ja chciałem, także zbliża się do drogi i główną drogą pojedzie. Także superancko, to już jest sukces. Dobra, to czyli ja mogę się zająć wapnowaniem. Później jak dojedzie do tamtego miejsca, to najzwyczajniej... Ojojoj, nie w tą stronę. Najzwyczajniej w świecie zaznaczę mu kolejne miejsce. No i w taki sposób krok po kroczku. I dojedzie do celu, mam nadzieję. Pięknie, już prawie dojechał. A co on tam zajechał? Czy wy to widzicie? Wjechał na teren sklepu, przed sklepem. Teraz wyjechał na główną drogę. Co on sobie kilometry robi? Ty, co on robi? Co on wyprawia? Chłopie, to nie terenówka. Ty, no co ty robisz najlepszego? Hamuj. No pewnie, że zatrzymał ręcznie. No co to ma być? Dobra, już zostawmy w pieruny go tutaj. Niech stoi. Kurde lebele, widzieliście jak on przejechał? Pijany jakiś. Następnym razem muszę wziąć alkomat ze sobą, jak będę zatrudniał pracownika. Przecież to się w głowie nie mieści, co on nawydziwiał. Dobra, my łapiemy za przyczepkę z wapnem i lecimy wapnować.
Wapnowanie właśnie zakończyliśmy. Także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy to Wam się nadal podoba. I do następnego. Trzymajcie się i cześć.